Witam w specjalnym odcinku Pytasz Wiesz. Chcesz wiedzieć, co zrobić, aby twój znajomy poznał, co to prawdziwy strach? No to doskonale trafiłeś. Do pierwszego pranku potrzebna wam będzie sztuczna krew. Dość dużo sztucznej krwi. Weź jakieś stare buty, takie, których nie będziesz bał się pobrudzić. Wlej sztuczną krew do miski i zanurz wcześniej nałożone buty. De facto nie musisz w butach, możesz też w skarpetkach. I zacznij chodzić po mieszkaniu, tylko nie po dywanie, bo matka da ci karę. Stwórz swoją własną ścieżkę mordercy, tak aby twoi znajomi, którzy przychodzą do ciebie na imprezę halloweenową, wiedzieli, co ich czeka już od samego początku. Kiedy twoi znajomi przyzwyczają się już do śladów krwi w mieszkaniu, czas podać im coś do jedzenia. Prosisz zatem swojego znajomego o podanie przekąsek z lodówki, a on natrafia tam na twoje śniadanie. Znudziły ci się zwykłe dynie? Wmów swoim znajomym to, że twoja dynia za bardzo się nażarła cukierków. I niestety, ale musi to wszystko zwrócić. Pokaż swoim znajomym, co się z nimi stanie, kiedy przejedzą się cukierkami. Potrzebujesz do tego parę rzeczy, które znajdziesz w kuchni swojej mamy. Jest to 100 ml wody, zielony barwnik spożywczy, dwie łyżeczki sody oczyszczonej, jedna łyżeczka płynu do naczyń. Wymieszaj wszystko i wlej do dyni. W odpowiednim momencie dolej do swojej dyni trochę octu, aby zobaczyć, jak twoja dynia oddaje ci cukierki. Chcesz zaskoczyć swoich znajomych? Oczywiście, że chcesz. Jedzenie chipsów w Halloween może być zbyt zwyczajne, żeby spowodować uśmiech na twarzach swoich znajomych, czy też przerażenie, jakby było to w moim przypadku, to dorzuć do chipsów plastikowe pająki. Twoi znajomi na pewno nie będą się spodziewali pająków w jedzeniu. Chyba. Pewnie każdy z was na filmach widział, jak Amerykanie łapią bez użycia rąk jabłka w wodzie. Możesz nie tylko zorganizować taką zabawę, ale też i przestraszyć swoich znajomych. Kiedy nikt nie będzie widział, włóż wcześniej przygotowany malutki woreczek ze sztuczną krwią do buzi. Udawaj, że nie mogłeś złapać jabłka, a kiedy wyciągniesz twarz z wody, przegryź woreczek, tak jakbyś krwawił z ust. Nie zapomnij tylko wydać z siebie okrzyku przerażenia, czy też bólu. Inaczej twoi znajomi nigdy w to nie uwierzą. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te dość creepy pomysły spodobały się zarówno waszym rodzicom, jak i oczywiście waszym znajomym. No bo wiadomo, że w waszym wieku i tak robicie pranki częściej rodzicom niż waszym znajomym. Nie zapomnijcie ocenić tego filmu oraz napisać w komentarzu, jakie wy robicie żarty. Swoim rodzicom, babci, nie wiem, komukolwiek. Oraz najważniejsze, subskrybujcie Studio Tymbark. A ja ciągle szukam tego Maćka.